Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karl i zapraszam na kolejną część przygód w grze Saints Row. Prawda, że przyjemna, ładna, fajna okolica? Prawda. Jeszcze przyjemniejszy jest stan naszego konta, który możemy wykorzystać, aby odblokować główne umiejętności i zobaczyć, co tu się kryje. Wszystkie działania generują mniej rozgłosu, nie wiem, czy tego chcemy. Po zebraniu pudła z amunicją otrzymujesz więcej nabojów. Kurczę... Jedno i drugie marne, ale będziemy pewnie nowe odkrywać talenty, więc do tego to wykorzystamy. Slot nam się przyda. To może teraz pustynna rada, bo ona pojawiła się wcześniej, nie wiedzieć czemu jest niżej. Nie wiem, na jakiej zasadzie sortują, ale będzie kusza. Bierzmy kuszę, bo się uduszę, nie? Lecimy do niego. Hey, when you've got a minute, I could use your help with a personal problem. Sure. Everything okay? It's... better if I tell you in person. So meet me at the hobby store. I'm just finishing up a supply run. To może wymyślmy sobie, że wykorzystamy system szybkiej podróży i znajdziemy się już tutaj. No i jak widać, działa idealnie. Jesteśmy na miejscu, co najlepsze, to w tej okolicy mamy te zadania z wymuszeniem ubezpieczenia, czy wyłudzeniem ubezpieczenia, więc może przyjrzymy się im po tej misji. O ile nie przeniosą nas do bazy, hey, a ty Eli. Co? Holy shit, what are you wearing? Should I be concerned? Well, the dust moot event is upon us, and I need to join a house if I want to see the best action. Were those real words? What's a dust moot? Get in the car and I'll tell you on the way. Okay. Który wóz? Może być ten? Okej, nie ma ludzi. The dust moves to citywide LARP I do every year. I applied to join House Duststorm, but they said I don't have enough XP. Slow down there, pal. What the fuck's a LARP? Live action roleplay. Oh, like wizards and shit. Well, the Dust Moon is more of a, post-apocalyptic meets Knights of the Round Table kind. And you want to join House Duststorm, which is a... building? Think of it like a team. Ah, but they won't let you join, so you want me to bust some heads. No, I just need someone to grind with. Don't we all? Not like that. Like grinding for XP, so we help? Fine. Okay! First things first, let's get you suited up. What's wrong with my current dugs? Thou lookest like a knave in thy garments. And real weapons are forbidden on pain of banishment. Why are you talking like that? I'm in character. But never fear. I know the best place to procure weapons. Ty czekaj, ale my nie mamy pieniędzy na takie rzeczy. Wydaliśmy wszystko na talenty. Chyba, że to gdzieś to na kilogramy sprzedawane jest, to może coś jeszcze z tego będzie. Well, I see your cardboard and fabric remnants. Exactly. O, nawet lepsza opcja niż sprzedaż na kilogramy. Now, to don thy armor. Let's don away. Great. I'll just put this here. That there, and done. Your first LARP outfit. Had to use the last of my duct tape, but it was worth it. At least it's comfortable. Here, this is the LARP weapon I used when I started out. I like to pass it on to you. Oh, thank thee? Całkiem spoko, jakby został ten strój z nami na stałe. Czemu się pistolecie nie chcesz... O, już chyba nie będzie nam przeszkadzał. Aha. No cóż, tak w tej grze bywa. Robiłem misje poboczne. Okay. I zablokował się szogun, że nie mogliśmy nic z nim zrobić. Ty dzwonisz na policję? Co się stało? See? The whole city plays the dust move. They die a worthy death, they get on with their day. Weird, but cool. Now you're ready to play. Let's go join House Duststorm. Wracasz? Do swoich codziennych spraw? W każdym razie, no, robiłem misje poboczne, odpaliłem strzelbę, wystrzeliłem parę razy i się zablokowało i nie szło zmienić broni. Wait, Gwen plays this? My old CO Gwen? Yeah, she runs House Phoenix. Wait, she never mentioned it? LARP is like the only thing that gives her life meaning. I've got money on her winning the whole event. So, it would really ruffle her feathers if we won. We, what, win it? Yeah, that would get to her. It's not too late to change my bet. Well, then I'm 100% in. Great. Now, promise me you'll honor the rules of the dust map. Yeah, of course. And claiming that the other players missed you when their attacks actually hit. No problem. No actual killing of players. Fine. Fine? Yes, deal, okay? For
every game, you're really taking the fun out of it. We need to head off-road here. Now thou must face the warriors of House Tapeworm. House what now? Tapeworm. What happened to Duststorm? We're gonna set a Tapeworm beacon on fire. Then Duststorm will have to let us join. This game requires strategy. Why don't I just shoot whoever ain't you? Shoot? LARP shoot. Byłoby łatwiej. Najgorzej, że ten wóz w ogóle nie dostosowany do takiej drogi. A widziałem kilka fajnych terenówek po drodze. Zresztą, czy my tu czasem nie byliśmy? Nie, to nie tu. Myślałem, że tu byliśmy z naszą koleżanką swojego czasu, ale... To nie tak, opale. Do mine eyes deceive me? What brings Elijah the Wise to the land of Tapeworm? Seek ye to join with the great worm? Nay. I am here on behalf of House Duststorm. Lies. We know thou art houseless. Duststorm shall welcome us with open arms, once we torch thy beacon. Yeah, on guard, shitlords. Już możemy się bawić? Znaczy, jak to było, że jak nas postrzeli, to mamy się nie przyznawać, tak? Hey, would you watch when you're shooting? Spoko, mieliśmy strzelać do ciebie, pamiętam o zasadach. Gdzie są te pieniądze z zakładu? O! Now we light the beacon on fire and await Tapeworm's army response. Hell yeah! Liczę, że to sama Głem przyjedzie tu się zgłosić. Piękne palety, ale to płonie jak szalone. Nie wiem skąd ten kolega mówił. Więc max dwie palety do ogniska. To nie jest ogień z palec. To nie jest ogień z palec. Dobra, przyszli tutaj. No jak Gwiezdne Wojny. Pomyliłeś zabawy. Kolega ma szoguna. Trochę czuję się oszukany. A one mają larpowe mieczyki. Gdzie jest Gwen? Żadna z was nie wygląda jak Gwen. Avast thee, fucker! Nawet samochód jesteśmy w stanie ten zniszczyć. Dobrze. Możemy już użyć granatów, czy nie? Okej. Okay. Dajesz sobie radę, kolego? Nie wiem, czy powinniśmy mu pomagać. Może tak, najpierw zatrzymy tych, których tu możemy, bo nam amunicja się skończy, co wtedy? Chyba, że oni mają amunicję z tych zabawek. Eli, żyjesz, czy nie? Musimy podejść do niego. Wow! A nie możemy robić finishera. Nie możemy robić finishera. Pamiętaj. No, póki co to ich tu w miarę kroimy. Ale widzę, że dziewczyny chyba wolą naszego kolegę od nas. Ja wiem. Jakie to doświadczone w te zabawy, nie? Larpowe. A, to ty jesteś. Myślałem, że jakiś jeszcze dobiegnie do nas. Co mało amunicji? Co mamy zrobić, jak już nie mamy z czego strzelać? Dobra, już mamy z czego. Nie jest tak źle. Ty, dobre te twoje larpy. Nawet. Chcę kuszę. Feareth me. My battle is lost. Speaking of blaze, now we just need to inform Fort Dust. Continues. We can do that, or we could start our own house. Be thine own lord. Sounds nice, but we need to build a fort first. So we build a fort. With what? Tapeworm bought all the duct tape in the city to keep people from doing exactly that. It's a cheap move, but technically legal. So we storm their fort and take their supply. Really? Verily. No i to wygląda jak samochód, który powinien sobie poradzić tam. What would we call our house? We need a good name, something inspiring. House Sand... Smoczy jaja. Something. House... Sandy... Kraken, yes! What? Seriously? We're Sandy Kraken, I have spoken. It is memorable. Sandy Kraken też może być, ale jaja Krakena! To by było coś. Z różnych rzeczy, które mi się w tej grze nie podobają, jest coś, co mi się podoba, a mianowicie... Takie czasem stojące wozy na poboczu. To jakiś wypadek, to coś się tam stało, to coś w nich grzebią. Mały szczegół, a cieszę.
Chociaż może aż za dużo do tych wypadków chodzi po ludziach. Z drugiej strony święci w mieście buszują, no to czego się dziwić. I? Aha. Mogli prowadzić nas od razu do celu, to byśmy pojechali skrótem. Holy shit, that's a nice place. Nie rozjeżdżać, nie rozjeżdżać. To get in unnoticed. We could get them to invite us in. That's genius. Let me do the talking. Nie rozjeżdżać ich. Jeszcze. Halt! Who goes there? Tis I, Elijah the Wise, and... Quick, what's your character's name? I don't know. And... Bassonius the Bloody. What business have we here? I wish to... To join with the great worm. Huzzah! Thou hast seen reason and rejected the ways of the dust storm? Aye, they are dicks, and I shall rejoice when they are crushed. Enter, friend. We shall watch their destruction together. All right, now just play it cool until I give the signal. Takim Mad Maxem trochę tu zawiało. Macie taśmę? Klejącą Wait oczywiście. For it. Wait for it. Attack! Your fort just got preggers. Treachery! O! To całkiem bolesne te ich zabawki. Będziemy musieli korzystać zaraz ze specjalnych ataków, jak tak dalej pójdzie. Elijah! Nie lubię przegrywać, więc wiesz. Jak nie będziemy mieli wyboru, to tak to się zakończy. Ale to ma zasięg ta broń. Można to kupić w jakimś sklepie? Okej. Trochę jakby lepiej. Trzy sztuki? No jak kolega nam zaraz nie dostarczy amunicji, trzeba było wjechać do sklepu. Koleżanka dostarczyła. Może być i tak. I pięknie udają tę śmierć. Tylko najgorzej, że ich tu jeszcze jest całkiem sporo. Nie ma zabawkowych granatów. Byłoby łatwiej. Zabójstwo strzałem w głowę? To działa nawet. Kurczę, trzeba było wziąć moc. Teraz dopiero wpadłem na to. Dajcie nam specjalną moc. Talent, nasz specjalny talent. Ładuj się szybciej. Więcej amunicji z jednej paczki. Jednak to się przyda tutaj. Oj. Nie doceniałem headshotu w tej grze. Myślałem, że nie ma to większego znaczenia, czy w korpus. Znaczy, gdzieś tam zakładałem, że jest różnica, ale nie aż taka, że dwa strzały... Aha, dajcie nam amunicję. Te dwa strzały robią różnicę. Ej, amunicję do karabinu dostaliśmy. Sorry, Elijah. O, dobrze. Dobra. Może tak być. Chyba trzeba improwizować. Możemy mu dać się bawić w takim wypadku. Ładuj. 6x6. Okej. Okay. Powiedz, że masz amunicję w tym mieczu. Niektórzy mają. Amunicja do karabinu. Dobra, do pistoletu. Czyli to jest chyba jako ammo do pistoletu traktowane. Ale ich tutaj jest. Pałacowe trolle. No. Myślę, że spadnie, to tam też mu się jakiś grzyb dostanie. No to nie jest aż tak idealna broń na ten dystans, ale położymy wszystkich na tym larpie, no to wiedział, kogo zabrać ze sobą na akcję. Ja też bym siebie wziął. Trochę jak w tym. A Black Tail, czy gdzieś tam mieliśmy tam ze szczurami podobną misję? Czy podobny fort? Ostatnia paczka, a nie, już nie ostatnia paczka amunicji. Możemy strzelać, możemy szaleć. The Great Worm's treasure hoard must be close. Check on yonder pedestal. Co, mają taśmę? Serio? Just ammo, no duct tape. Then we must search the ruins of this fort. Ale... Możemy to wziąć? Najgorzej. Najgorzej. Widzę kolejne skrzynie. Mimic. Don't fucking touch that. That's not loot. Okay, calm down. I won't touch it. No wiemy, jak Mimic działa, tak? Pożera od razu, nie? Jak Mimka kangura. Ale... O, jest kolejna skrzynia. Co tutaj? Dolce za otwarcie.
Hey, Eli, what's this $2.99 stuff? Tis but a microtransaction. Check thine coin purse for funds. Czy dalej nic? A sklep z bronią, jak zbagowany był, tak dalej pozostał. Why is there a box of bottle caps? Huzzah! You have found quite the fortune. Not seeing any duct tape, Eli. The loot must be in the belly of the great tapeworm itself. You must slay the beast to retrieve the treasure. That's the rules. Oh. I shall enter through its gullet. And I shall wait here, for I'm claustrophobic. To kill the beast, you must burst the polyps inside. Olives? I can't tell if that's disgusting or awesome. I think they did it for colon cancer awareness month. And then it just stuck. Hej, jeszcze żyjemy. Mam nadzieję, że projektował to ktoś z głową. I co to zmieniło? Czybym się pospieszył z atakiem? Knocking him down. Wykonałbym finishera, ale boję się, żeby to nam całą misję zrestartowało. A tego byśmy nie chcieli. Ale faktycznie jest różnica z tą amunicją, którą zbieramy, więc może ta umiejętność uratowała nam misję. A jednak. Oni w ogóle tak jakoś niechętnie do nas podchodzą. Chyba wiedzą, kto jest mistrzem gry. Fajne. Nie wiem, do czego służy, ale fajne. Jeszcze ktoś? A i myślałem, że taka główeczka. A tu jest ktoś na dole z kuszą. No i to jest headshot. Chodź, dziewczyno, powtórzmy to, co zrobiliśmy z tym facetem. Okej. Cel jest dalej. Okej. A ten próbował wstać, oszukać. Przeskoczymy tu, prawda? No, prawda. Było niebezpiecznie przez chwilę. I have been outfought. Gorzej, że ktoś na dole jeszcze jest, ale zrań wielkiego tasiemca. A, już rozumiem, te balony to jest wnętrze tasiemca. No czasem, jak przeczytamy misję, to parę rzeczy się potrafi tu rozjaśnić. Gorzej, że tam opancerzeni biegają. Może nam wystarczyłoby. No, nie wystarczyło. Gorzej, że na koniec mamy największych tutaj bandziorów. Pancerzu, jakby ją dobrze ugryźć tu naszym krakenem, to coś jeszcze z tego może być. Down for the count. Welcome me. I see the treasure. Misterio to tyle? Wygląda jak papier na święta. To byłby skarb, szczególnie w okresie świąt. This is a shit ton of duct tape. Now, fell beast, void me from thy fundament. Ty no, o, powiem ci, że na fajną zabawę nas zabrałeś. Got the duct tape? I guess we're gonna create our own house. Aye, together we shall burn Gwen and House Phoenix into ash. And have a fun bonding experience, right? Yes, that too. Ale strój zostaje z nami, prawda? Prawda. Mamy jeszcze chyba chwilę, żeby się zaprzyjaźnić z innym członkiem naszego zespołu. Nas tyle kościoła, kusza, nowa broń, okej. Okay. No i siła bojowa, zdrowie. Elajla, wzrosły, to się pewnie przyda na jakieś chwili, nauczy coś. No właśnie, gdzie ci ludzie, co mieli nam pomagać w misjach? Chyba możemy ich wziąć na LARPa, takie wzmocnienie. Czuję się trochę opuszczony przez najbliższych. Gdzie my jesteśmy na mapie? No, bo te misje... O, tu są te z wyłudzeniem, nie? Przeklęt ubezpieczeniowy. Kawałek nas czeka, ale zobaczymy. Może kolejna misja nas gdzieś tam poprowadzi. Jeździec, biesa, nie, pogranicze. Musimy omówić, w jaki sposób będziemy płacić naszym ludziom, więc nie spóźnij się dziś na mecz. O, piosenkę odblokujemy. Może jedyną mnie na licencji. Don't forget. Game night tonight. Shit, yeah.
It ain't my turn to get snacks, is it? After those Marmite-flavored potato chips you brought last time, I don't think we're ever letting you get snacks again. Dobra, no to w drogę, przenieś się do kościoła, teraz już korzystając z prawdziwej szybkiej podróży, ale się zastanawiam, dlaczego to jest... a może tak wystarczy to zrobić. I działa. Szybka podróż niedostępna w czasie misji. Dlaczego ja tego nie zrobiłem przed misją? I w ten oto sposób gra niszczy dziecięce uśmiechy pojawiające się w trakcie wykonywania misji. Ale za to była okazja podjechać do tego zielonego punktu i go wyłączyć ręcznie. Chociaż tak coś nam wyszło. Dobra, my chyba nie powinniśmy aż tak głęboko tu wjeżdżać. Ale jesteśmy święci. Nasi ludzie? I don't like it, Eli. Yeah, no doubt. This fucker's hogging all the slots. I'm talking about what we're paying the crew. You mean what we're not paying the crew? Bullets and 401ks are expensive. There's a bunch of ways we can get some quick cash. Nina can boost some cars, I'll do hits, Kevin can run a bake sale. I'm not sure that's gonna work. Look, man, I know I normally do savory, but I can bake the shit out of some macaron. Meerkat me. Look, if you want insured, salary kill bots, we need to bring in a lot more cash. All right, so what? We rob a bank? No. We rob a train. I don't know where this is going, but it sounds like my kind of stupid. Okay, you know how banks have federal requirements for how much cash they need to keep on hand? No. Well, they do. And since the economy in San Luis has skyrocketed, they have to keep bringing in more money to meet the minimums. And let me guess, they move it in by train. It's really more of a mobile fortress. Oh, good. How do you know so much about this? Sergio talked about wanting to hit it every time it rolled into town. But you guys never made a play for it? We never had enough hardware. Oh my god, I'm so stupid. The Forge. That's what they were gearing up for. Oh, so the impossible to rob train is going to be attacked by the Panteros as well. Cool. Look, I'm not saying it would be easy, but we have time to plan. Oh, and Kev, I'm taking your wallabies for the win. Fucking wallabies. Yes! Okay, so, it's a tough job. Let's get some extra muscle. A top-tier murder machine to help me out. You have someone in mind? I do. Someone I met during my stint at Marshall. It'll be a tough sell, but I bet we can persuade him. Cool. Let's give him a call. Can't do that. Why? He's being detained in a privately owned prison called the Frontier. You want to break out the Nawali, don't you? Assuming he hasn't been extrajudicially murdered by now, yes? What can go wrong? I mean, I could die. But let's be positive. Coming up on the Frontier. Shit, that place is a fucking fortress. I'm gonna stay low to avoid detection. We're gonna have to find a way to do the same. You know, maybe actually be stealthy for once. Hey, I can be stealthy. That's why I dug out my old Marshall uniform. To blend in. I'm like a total stealth pro. Seriously? You used a hand grenade to open a bottle of beer. That was one time. Że niby jak mamy to zrobić? Po cichu? Oszaleli. A podoba mi się to, że możemy lecieć góra-dół. W sumie jesteśmy trochę jak taki myśliwiec teraz. Z tym naszym strojem do szybowania. To jest strój do latania. Jakby nie patrzeć. Jesteśmy na miejscu. Prawie. No i idealnie. Okej, okay, jesteśmy. Już myślałem, że trzeba jakieś lądować lepiej. Ten. Stay in the air. I'll be out with our new recruit in two shakes. 10-4. Mam doświadczenie w firmie. I wchodzenie przez włazy. Takie jak ten tutaj. I'm in. Need to remember to stealth. Keep moving and don't let any guards get a good look at your face. If they do, I'll bluff my way through. Quit fussing. Tylko dla nas. Idealnie. A my serio nie zabraliśmy żadnej broni na tę akcję. Nie wiem nawet, czy idziemy w dobrą stronę. Przekradnij się. Ale dobra, pogadajmy z nimi. Hey, I don't recognize you. Yeah, this is my first night shift. Keep moving. Don't give them time to think about it. Attention guests!
A reminder that all constitutional protections are suspended on Frontier property, pursuant to Congressional Secret Act number 88. Dość szybko się denerwują naszą obecnością, nie mówiąc już o tym, że stresują nas tutaj. O kurczę, panie szeryf, spokojnie, nie patrz się. Dziwna sprawa, ale... Okay, I'm gonna make quick contact with the Nuali, then skip on down to the control room to disable the lock on his cell. Make it fast. I don't know how long I can hold this position. Co może pójść nie tak? I wcale ich ten śmigłowiec na pewno nie dziwi. Skradaj się dalej. Okej. Okay. Najgorzej, że po jednej i po drugiej stronie jest tak dużo tego towarzystwa. Tam się zaraz ktoś odwróci. My musimy przejść na drugą stronę, tak? To pytanie, czy ta osoba... O właśnie, bo jak będziemy iść za nią i się miniemy gdzieś po drodze, to nie powinno być chyba w żaden sposób negatywnie odebrane przez nich. Cześć. New assignment. Don't mind me. Gorzej tu z dziewczyną na szczycie, ale damy radę. Najgorzej, że jak już wejdziemy w ten znacznik, to nawet nie ma jak uciekać specjalnie. See? I can so stealth. You know what stealthy people don't do? Squawk about how stealthy they are. Yeah, yeah. VIP cells just down here. Hey, I don't know you. I don't know you either. It's big company. To co? Wbijamy z rozpędu. Cześć. No nie patrz się tak nam w oczy. To nas stresuje. Gorzej jak ten nas pozna. Howdy. Wanna get out of here? You! You put me in here! Career change. Got a job in mind for you. Sit tight. Okej. Okay. Idź do pomieszczenia ochrony, a tak dobrze nam szło do tej pory. Gorzej, że tam jest jeszcze jeden cowboy. A ich boję się chyba najbardziej. What are you doing in here? Passing through to meet my CEO. Control room? Nie mamy specjalnie wyboru. How are you getting into the control room? Fixing to walk in like I own the place and press the button. That seriously does not count as stealthing. It does if it works. Co się stanie, jeżeli nas wykryją? Szukaj dowódcę. No, myślę, że znaleźliśmy, tylko co z nim? Evening. What are you doing? Orders. Whose orders? I give it. Wait a minute. You're the one who got fired because of that museum fiasco. Fuck. Flanking him. Should have stayed home with mama. Gorzej, że reszta już wie o nas. Implementing lockdown. Double fuck. Gotta get out of here. Ale za to mamy Gnata. Servers? O, nie ma wyjścia. It's Friday night. Zniszcz serwery. A. Serwery. Serwery. Back up to the maximum security cell. Back up now. W jaki sposób nam pomoże jeszcze nie wiem, ale o. The Nuali's loose. Nuali, get back in your cell. Gotta go help the Nuali. Myślałem, że możemy sobie popatrzeć. Later, Gator. Liczę, że nie występuje coś takiego jak Friendly Fire, bo chętnie bym przetestował jedną z naszych nowych zabawek. Szczególnie patrząc na te liczne grono, które się zebrało tam. Na miejscu. Tak dalej pójdzie, to nie będziemy mieli za czym tam lecieć tak. Na dobrą sprawę. No, coś czułem. Well, shit. We should go. What makes you think there is a we? If there's not, you'll never know why I risk breaking you out. Very well, lead on. No i bajer, no i bajer. Albo i nie. Okay, Nina, you were right. I suck at stealth. I'm gonna do my thing now. You mean shoot your way out. I mean shoot my way out. O! Czy oni są problemem? Jesteście z Panteros? No to na to, że chyba są częściowo problemem. Chociaż ja bym ich wymijał. Ucieknij z więzienia, taka jest nasza misja. Więc nie ma co kombinować. Nie będziemy mieli nikogo na sumieniu. Aha. So we kill all the guards in this room. They'll have to open the door to send reinforcements. Good call. And here I thought I was following you. Well,
Dobra. Mam nadzieję, że więźniowie jednak docelowo nam pomogą w tym wszystkim. Możecie otwierać? Okej. Dobra, mijamy ich. Chodź. Chyba wiedzą, gdzie uciekać. Najlepsze, że... Nasz stary kolega tutaj się odzywa. Pracownika zwolnił, a później się dziwi, że to tak wygląda, jak wygląda. Tu szło gdzieś wejść do jakiejś celi? Tak średnio. Tak średnio. Gdzie jest wyjście stąd? Trudne decyzje, do kogo strzelać, nie? Wow! Na to czekaliśmy trochę. O, o! To coś zielone mi się nie podoba, ale... Za to tutaj jaka fajna zabawa z tym granatnikiem. A nie mówiłem, że to będzie niezła broń? Dobra, lecimy dalej. Nina, sure could use that pickup now. No can do. You started a prison riot. The whole place is lit up like a Christmas tree. I can't get anywhere close. Okay, change plans. Down instead of up. We'll steal a car. Careless, but opportunistic. Interesting. No to skrótem! Serio? Różnych rzeczy się spodziewałem, ale to, że nam będzie przeszkadzało zaskoczenie tutaj na dół, to... W życiu bym nie podejrzewał. Może z drugiej strony jest lepsza droga. No nie ma! Niewidzialna ściana, oszaleli. Nie ma tak zepsuć imersję tam. Ucieczki. Serio? Niewidzialna ściana. Już nie mówiąc o tym, że to więzienie to jakiś kurczę szalony labirynt. Zaczynam się czuć jak w domu. Już wiem jak tu iść. Myślę, że w międzyczasie uzyskaliśmy chyba całkiem spore poparcie lokalnych. O, rabusiów. Zabij strażników, teraz tam mówicie, oby nie trzeba było tych z wyższego piętra zabijać, bo jak przyszłoby nam wracać i przez każde. O! Wow, to tak działa! Ej, ej, ej! Puść nas! Puść nas! Jak się. O, dobra, tak się można z tego uwolnić. Sorry? Co to jest za jakieś... Elektroniczny zabójca. Uważaj na to coś zielone. Wcale nie fajne. Jakby się mogło wydawać. Okej, okay. Główka się liczy. Otwierałem przejście. No to cyk. No nie, znowu w to wlazłem. O, dzięki. Tak sobie otworzyłem przejście dalej. Siema. O. No dobra, nie siema. Idźmy z karabinu. Przynajmniej szybciej można przeładować. Jeszcze niżej? Mam nadzieję, że potrafi z tego strzelać. I see them! They're headed for the gates! Close the gates! Close the gates! Hurry! They're shutting you in! So much for going out the front. Uh-huh. Shit! Nina, you got eyes on an escape route? Can't see anything. They're chasing me out of the airspace. Ah, so you only planned half a rescue. Oj tam, gdzieś wyskoczymy, no właśnie. Chciałem mówić, że na część wyskoczymy. Tak to śmierdziało skokiem. Should have stayed home with mama. There, we're out of the prison. And how will you get out of the canyon? To the left? Which is taking us back to the prison? Shit. No, we can drive across the roof. My plan exactly. Later, Gator. Yeehaw! That was fun, wasn't it? You hungry?
poszło lepiej niż myślałem, kolego, ale mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy po tym wszystkim. Thanks for stopping. Figured you could use a good meal. Okay, good's a little generous. All right, it's a lot generous. But I'm willing to bet it's better than what they serve you in the frontier. I appreciate it. And my freedom. Even if you're the one who put me there. Oh, shit. Is this gonna be a problem? I know what it feels like to be judged for following orders. Sounds like a hell of a story. It is. You wanna tell me? We're not friends. We could be. I should go. You need a ride? No, no. It will be nice to walk. But thank you for offering. Call me when you're ready to talk about the job. Ten dźwięk na koniec. Ale najważniejsze, że mamy to. Sojusznik, pieniądze i punkty doświadczenia. To chciałem powiedzieć wszystko na P, ale nie do końca może tak to działa. A tym samym... O, jeszcze telefon dzwoni. Hey, I hope this thing with the Nawali works out, because we really kicked the hornet's nest on this one. How do you mean? I mean Marshall is out in force. They've set up checkpoints and roadblocks all over the west side of town, looking for you and the Nawali. I can stay ahead of Marshall. Are you sure? Because from what I hear, they have orders to shoot you on sight. To nawet lepiej, ale zobaczymy jak to działa już niebawem. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.